Dobra, ziomeczki kochane. Dzisiaj kolejny filmik z serii takich porównawczych filmików efektowych. Od razu tutaj zaznaczam, że te delaye nie są do końca równoznaczne, można powiedzieć. To jest vintage delay, czyli to jest taki delay, który generalnie ma krótszy czas niż ten delay firmy Yoyo. Jak będę mieć delaya takiego już z dłuższym czasem firmy Behringer, to wtedy postaram się porównać oba. Generalnie to jest, chodzi mi o to, żebyście sobie po prostu mogli posłuchać na bieżąco przełączane te efekty. Nie w różnych filmikach, tylko po prostu na jednym filmiku zrobione. Za moje jakieś takie błędy w wymowie, to bardzo przepraszam, bo nie ma lipy. Także tego. Posłuchajcie sobie, jak brzmi czysty kanał. Dobra, trzaskamy Behringera. Panie i panowie. Albo będę gadać, nie będę nagrywać. Nie, dobra, będę grać jednak. Oh shit. Generalnie tak, jeśli mamy porównywać sam czas, czas odbijania, najdłuższy czas w tym Behringerze, to sobie posłuchajcie. Jeśli ma wszystko dobrze poustawione. Słyszycie, jest generalnie taki, od mojego uderzenia ten drugi dźwięk wyłączony. A tutaj najdłuższy czas tego delaya. Różnica jest w kręceniu gałkami. Zauważcie tutaj, im mniejsza tutaj mam, mniej rozkręcona, tym dłuższy czas, a tu im bardziej rozkręcona, tym dłuższy czas. No generalnie to już zależy od producenta, od po prostu ustawień i generalnie do czego ma być podobny ten delay, więc tak akurat to jest zrobione, że najdłuższy czas to mamy gałeczkę na maksa rozkręconą i posłuchajcie, jak on brzmi. Muszę zrobić, żeby się raz powtórzyło. Teraz znowu tu. Tu jest generalnie szybciej się powtarza. Nie da się tego zrobić, żeby był dłuższy czas jakby oczekiwania na ten dźwięk odbity. No generalnie taka jest różnica. Sobie jeszcze tutaj, no tutaj gałeczki intensywności. Ale generalnie, jeśli miałbym teraz na przykład porównać, załóżmy zrobić, żeby taki czas był tutaj, sobie spróbujemy odczaić. I ty. Troszkę więcej. Troszkę mniej. O, tu jeszcze będzie o milimetry. Thank you.
kolejny. Tej kręcenia jest. Generalnie już takie same walory brzmieniowe można jeszcze dodatkowo definiować, że tak można, że tak mogę się wyrazić, intensywność tych odbijania możliwe. Teraz na przykład nie do końca są idealne, bo na przykład może nie zmieniłem tej gałeczki. Zobaczmy teraz na drugą. Tak samo ilość uderzeń, no generalnie w każdej z nich troszeczkę to inaczej wygląda. Tutaj generalnie byłoby jedno. No nawet nie ma jednego. Gdzie tu jest? Chodź tu. Może skręcę i tak. Dobra, wcześniejmy tak. O w mordy, a to niechcący mi zupełnie wyszło. Dobra, teraz aż się zmyliłem tymi Gwiezdnymi Wojnami, kurde. Dobra, spróbujmy tak zrobić, żeby było więcej tych odbić. To słyszycie, troszeczkę więcej z tych powtórzeń. Statek lecący ze Star Treka, taki wielki krążownik jakiś, ale no, słyszycie, no to można właściwie to zapętlić. Jak damy z kolei echo. Generalnie ta intensity, ta gałeczka, to można powiedzieć, to jest taki troszeczkę coś jak mix w tym wypadku, jakby intensywność samego tego efektu nam reguluje, natomiast mix w tym efekcie sprawia, jakby wsadza nam, można powiedzieć, czy łączy, miksuje przesterowany przez ten efekt, żeby nie źle nie zrozumieć, przerobiony przez ten efekt sygnał z tym sygnałem czystym. Czyli jeśli damy tutaj na minimum, to się nic nie dzieje. Właściwie tak jakbyśmy mieli wyłączony. Jak sobie włączę tak. Jak sobie już zaczynam tu zwiększać, to się zaczyna powoli dodawać ten dźwięk. Ten dźwięk z efektu. O. Generalnie gałka mix jest o tyle ciekawym rozwiązaniem, że dzięki regulacji tej gałki możemy wpływać na to, czy ten efekt nam bardzo ingeruje i bardzo, można powiedzieć, przeszkadza w graniu solówek. No generalnie jeśli mamy teraz tak zrobione jak w tym momencie, czyli on właściwie głośność mojego dźwięku jakby czystego z tym dźwiękiem delayowym, samego tego delaya dźwięku jest prawie że taki sam. Tutaj słychać, nie? Tu jest mniej. O, i na przykład do solówek właśnie ustawienia mniej więcej takie jest całkiem fajne, ponieważ ten dźwięk jakoś tam nam nie włazi w parady. Jeśli sobie zrobię tak, to troszeczkę nam zawraca dupisko, bo tak jakby troszeczkę wręcz przeszkadza. Ten dźwięk jest takiej samej głośności jak ten mój zagrany. No jednak
co do wyboru, to już zależy od gustu i od zapotrzebowań. Ten delay ma fajne, krótkie odbicie. Ma troszeczkę tej takiego kombinowania na pokładzie z tym echem i z tymi. Że zarzucić temu, że ma krótki czas, lecz on w swoim tym zakresie ma jakby taką czułą regulację tego czasu, ponieważ każdy z tych przesunięć wpływa nam na brzmienie. Z tym efektem musimy troszeczkę więcej przekręcać i ma, można powiedzieć, mniejszą czułość. Jeśli troszeczkę zmniejszymy, to on słabo reaguje na to zmniejszenie. On bardziej reaguje na takie większe kręcenie gałką i bardziej taką diametralną zmianę brzmienia. Więc generalnie oba efekty, teraz właśnie tak się zastanawiam, że generalnie oba efekty całkiem by się przydały w pedalboardzie. Nie mylić z żadnymi pedałami, tylko pedal, czyli z tymi efektami. Tak mi się wydaje, że właściwie oba byłyby fajne. Nie mówię oczywiście to w celu naciągania na kupowanie jednego i drugiego. Jednak nie można powiedzieć, że ten jest dużo gorszy albo ten jest dużo lepszy. Jak będę mieć delaye, które mają jeszcze większy czas odbicia, czyli czas, za który odpowiada, znaczy gałka odpowiada za ten czas odbicia, to wam też pokażę. Na razie to porównanie musi wam starczyć. Generalnie mi się wydaje, że całkiem fajne można efekty uzyskać jednym i drugim. Spróbuję jeszcze włączyć na przesterek. Teraz tak, dajemy tego. Dajesz czadu, panie! Teraz nam trochę przeszkadza. Spróbujemy zmniejszyć to. Ten dźwięk fajnie się ciągnie, można powiedzieć, za tym moim dźwiękiem zagranym. Thank you.
Wybór trudny, naturalnie nie krytykuję żadnego z tych efektów, ponieważ nie o to chodzi w tych filmikach. Wybór dosyć jest trudny, więc w zasadzie najlepiej mieć oba, no ale nie każdego na to stać. W każdym razie, jak ktoś chce zamawiać czy coś, to może się do mnie zwrócić. Jeśli jakieś dodatkowe filmiki porównawcze, to też może się do mnie zwrócić jak najbardziej. Myślę, że nawet to jest bardzo, bardzo dobre wyjście, żeby robić filmiki, jeśli ktoś po prostu chce sobie kupić, zamiast kupować i odsyłać, jeśli się nie spodoba. Dobra, na razie.